Cześć, ja jestem Kador, a to jest kolejny gameplay z serii pierwszej z gry Farming Simulator 17. I już na samym początku, jak już jest to odcinek wigilijny, to chciałbym życzyć wszystkim oczywiście wesołych, radosnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, wiadomo, smacznego karpia, oraz żebyście pod choinką znaleźli naprawdę wymarzone prezenty i również jeszcze, wiadoma sprawa, szczęśliwego Nowego Roku i naprawdę udanego Sylwestra. To jeszcze tak na samym początku chciałem tradycyjnie złożyć życzenia. A teraz co ogólnie chciałbym w tym odcinku robić, też warto chyba wam to przedstawić. Otóż w tym odcinku chciałbym zająć się sprzedażą wełny i jest to akurat czynność, którą naprawdę ja lubię tutaj w Farmingu 17 robić, bo jest to czynność naprawdę przyjemna, nie jest to jakoś super trudne, a naprawdę niezłe są z tego zyski. I jak widzicie, tej wełny uzbierałem sobie naprawdę sporo, bo dość dawno jej nie sprzedawałem. Teraz mam całkiem dużo owiec, nawet nie pamiętam ile, ale chyba już ponad 100. Tak, 102 właśnie owce już mam. Jak się tyle ma owiec, to w miarę szybko się ta wełna produkuje. Więc uzbierałem jej naprawdę sporo. Mam jej tutaj jakieś... Nie liczyłem w sumie, ale chyba będzie ich jakieś z 16 palet? Tak, chyba ponad, albo 16, no chyba 16 palet tutaj mam. Mniej więcej właśnie tej tutaj wełny, więc naprawdę trochę czasu zajęło, aż to uzbieram, ale myślę, że było warto, bo teraz wszystkie sprzedam za jednym razem. A, i jeszcze co fajne, to, że, bo zdecydowałem się ogólnie sprzedawać teraz wełnę, gdyż w sklepie jest po prostu kosmiczna cena wełny. Nie dość, że ona podskoczyła wcześniej, bo no tutaj cały czas wzrastała i była zielona, to jeszcze się zrobiło zapotrzebowanie i ja jeszcze nigdy chyba nie widziałem tak dużej ceny właśnie wełny, więc jest to idealna okazja, żeby ją w końcu sprzedać. No naprawdę dzisiaj przewiduję, że zarobię naprawdę sporo kasy i oczywiście bardzo mnie ta perspektywa cieszy, lecz zanim zarobię, to jeszcze trzeba to wszystko załadować właśnie tutaj na lawetę. Od tego warto by oczywiście wszystko tutaj zacząć. Trochę to czasu zajmie, ale na szczęście mam sporo rzeczy, o których chciałbym pogadać właśnie w tym odcinku, w tym świątecznym, wigilijnym odcinku. Kurczę, i tak to jest, jak się tu ładuje tymi widłami do pali, czasami coś nie chce zejść. O, dobra, zeszło. Nie będę tego starał się układać, nie wiadomo jak ładnie. Nie chce mi się, ja chcę jak najszybciej to właśnie załadować i pojechać, żeby to w końcu sprzedać, bo naprawdę przyda mi się teraz zastrzyk gotówki tutaj w serii pierwszej. Więc o czym chciałbym dzisiaj pogadać, jest właśnie parę tematów, no skoro w sumie jeden taki temat świąteczny, czyli to jaką paczkę dostałem od Techlandu, bo wrzuciłem właśnie w minionym tygodniu unboxing specjalnej, takiej niespodziankowej, bo w ogóle nic mi nie pisali czy coś, w ogóle mnie w żaden sposób nie ostrzegli. Więc była to taka paczka niespodzianka od właśnie od Techlandu, którą otrzymałem, której unboxing zrobiłem na kanale. Jak ktoś nie widział, to link znajdziecie w opisie do filmiku. Więc to była naprawdę bardzo miła niespodzianka. Się w ogóle czegoś takiego nie spodziewałem, a tam były naprawdę fajne gadżety. Jak oglądaliście unboxing, to wiecie, że tam były naprawdę fajne gadżety właśnie z motywem Pure Farminga, czyli pocztówka, głośniczek i termos. Akurat termos mi się jakoś najbardziej spodobał, bo dla mnie to chyba będzie najbardziej użyteczna rzecz. Naprawdę fajne bajery. Jeszcze raz właśnie chciałbym podziękować dla Techlandu, o ile ktokolwiek mnie tu ogląda. Chociaż wątpię, ale no liczę się, ale naprawdę jestem dla Techlandu wdzięczny. To pierwsza sprawa, którą chciałem omówić. Drugą sprawą, w sumie spróbuję ładować może po dwie palety naraz. Może mi się uda jakoś. Tylko muszę to zrobić powoli. Drugą sprawą jest to, że dodatek Horsz, darmowy dodatek Horsz, nareszcie pojawił się na konsolach, bo z początku był on dostępny właśnie do ściągnięcia tylko i wyłącznie na PC-tach, lecz teraz również posiadacze Farminga na konsoli PlayStation 4 lub Xbox One również mogą ten darmowy dodatek Horsz sobie ściągnąć. Jak to zrobić? Po prostu na konsoli musicie wejść na mod huba na oficjalnej stronie Farming Simulatora i tam odnaleźć ten dodatek i go ściągnąć. Nie wiem, chyba się nie da go na przykład gdzieś w sklepie
czy to w sklepie Xboxa, czy w sklepie PlayStation znaleźć i tam dodać, po prostu stamtąd ściągnąć, chyba trzeba po prostu wejść na mod huba na jednej z tych dwóch konsol i w ten sposób zainstalować. Z tego co słyszałem, nie wiem, bo sam nie próbowałem, nie mam farminga na konsoli, więc mam tylko na PC-cie właśnie, więc sam tego nie sprawdzałem. Ale z tego co czytałem, to właśnie tak to można zrobić. No i fajnie, że PC to, że konsolowcy również dostali ten dodatek, bo uważam, że jest naprawdę fajny. Zarówno, a wręcz zwłaszcza te maszyny z tego dodatku Horsz, ale mapka, czemu nie, też ma swój urok. Ale najbardziej mi się spodobały akurat maszyny. No i hej, jest darmowy w końcu ten dodatek, no to jak go nie brać? Wiadoma sprawa. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o grę Pure Farming 2018, wspomniano wcześniej właśnie, że dostałem gadżety z tej gry, ale jeszcze coś się pojawiło dla wszystkich, czyli twórcy udostępnili nowy filmik z prezentacją marki. Tym razem była to marka Mitsubishi i mieliśmy tam właśnie jeden samochód Mitsubishi, który był prezentowany. Szkoda, że nie będzie ich więcej, tylko jeden, ale zawsze coś. Link do tego filmiku znajdziecie w opisie do filmiku. Znowu ja nie lubię, jak ja tak mówię, że link do tamtego filmiku znajdziecie w opisie do filmiku. Ja tak mówię z automatu, ale to tak brzydko brzmi, że... Jeszcze raz, link do tamtego materiału znajdziecie w opisie pod tym właśnie odcinkiem. O, teraz to zabrzmiało fajnie. No, bo jestem w sumie ciekaw też, czy jakieś inne jeszcze samochody właśnie osobowe będziemy mieli dostępne, czy tylko tego Mitsubishi. On jest fajny, znaczy się, ale ciekaw jestem, czy jeszcze jakieś będziemy mieli dostępne. No i nie mogę się też doczekać przyszłych materiałów, aż twórcy zaprezentują mi jeszcze pozostałe marki, które w tej grze znajdziemy, bo jeszcze wydaje mi się, że trochę ich jednak być powinno. Co tam jeszcze? A, nareszcie zadebiutowała pełnoprawna, wczesna wersja gry Cattle and Crops. W sensie zadebiutowała dla osób, które wcześniej testowały te demo technologiczne, w tym ja, bo jak się wcześniej wsparło grę właśnie kiedyś na Kickstarterze, to miał się dostęp do tego dema technologicznego, no to między innymi ja miałem do niego dostęp i też z niego nagrywałem. To właśnie te osoby, które miały dostęp do dema technologicznego, to również teraz mają dostęp. Po prostu gra się zaktualizowała już do pełnoprawnej, wczesnej wersji. Mamy tam sporo nowości, między innymi całkowicie nową mapkę, chyba jakieś nowe maszyny, mnóstwo jakichś tam usprawnień, interfejsu i tak dalej. I co ciekawe, również w styczniu gra ma zadebiutować we wczesnym dostępie, ale już na Steamie. Czyli na przykład ostatnio też Farmers Dynasty zadebiutowało na Steamie we wczesnym dostępie. To również tak samo, w ten sam sposób ma zadebiutować Cattle and Crops, tylko że w styczniu jakoś, nie wiadomo dokładnie kiedy. I wtedy to już każdy będzie mógł sobie w tą grę zagrać, każdy będzie mógł sobie kupić, nawet jeżeli ktoś jej na Kickstarterze nie wsparł odpowiednią kwotą. Nie wiadomo jest tylko cena tej gry, ale mam przeczucie, że będzie taniej niż jeżeli ktoś miałby właśnie na Kickstarterze ją wspierać swego czasu, niż jak ktoś na przykład ją wsparł na Kickstarterze, czy też w sumie cały czas można było chyba tą grę jakoś pieniężnie wspierać i wtedy uzyskać dostęp do gry, ale to całkiem drogo wychodziło. Wydaje mi się, że na Steamie powinno być trochę taniej, ale nie mam pewności, szczerze mówiąc, bo nie wiadomo, kiedy to się dokładnie ukaże. Ale mam tej wełny, no po prostu piękny widok i w sumie całkiem nieźle ją jak na razie ułożyłem. Lecz nie wiem, kiedy coś z tego Cattle and Crops nagram, z tej pełnoprawnej, wczesnej wersji, bo nawet tej aktualizacji jeszcze nie ściągnąłem. No wiecie, święta, zamieszanie i te sprawy, jakoś nawet jeszcze nie miałem czasu tego nagrać, nie wiem. Na pewno coś będę chciał nagrać, tylko jeszcze nie wiem kiedy. Postaram się jak najszybciej, ale to różnie bywa. Bo chciałbym zwłaszcza tą nową mapkę zobaczyć i wam pokazać, jakiś nowy interfejs, ogólnie jakieś tam nowości, które zostały wprowadzone. Bardzo mnie to ciekawi, lecz no nie wiem jeszcze kiedy coś nagram. Ale czegoś się raczej na pewno powinniście spodziewać. No kurczę, nie chce ta paleta zejść. W sumie mam tutaj w niej tylko jeden worek wełny z czterech, które mogą być maksymalnie, ale ją też załaduję. No co tu będzie stać? Też ją załaduję i sprzedam. Jak sprzedawać to wszystko? O! No! Dobra, nareszcie. Nareszcie załadowałem te palety. Długo zbierałem tyle wełny, ale chyba mi się to opłaciło. No dobrze, naprawdę cieszę się, że nie sprzedawałem ich wcześniej. Dlaczego? Dlatego, że
no te zapotrzebowanie, ta cena w sklepie to jest chyba rekordowa, więc naprawdę bardzo się cieszę, że wcześniej nie sprzedawałem tej wełny. No, dobra. To jedziemy teraz właśnie do skupu. Ale tyle wełny to jeszcze chyba nie miałem w farmingu wcześniej załadowanych. Nie sprzedałem jeszcze wcześniej tyle wełny naraz. Więc będzie rekord, a jeszcze za taką cenę, o, ale dobrze. Trochę sobie dziś zarobię. Oczywiście możecie w komentarzach się pochwalić, jakie świąteczne prezenty otrzymaliście, jak już je oczywiście dostaniecie. O ile ktoś z was, o ile byliście grzeczni, jak byliście niegrzeczni, to nie chcę wiedzieć, co dostaliście. Wow! O proszę, no tego to się nie spodziewałem. Wypadek miałem, jasny gwint. To jest bardzo niefortunne to, co mi się przed chwilą stało, ale żaden problem, zaraz podjadę tą ładowarką teleskopową Manitu. Jakoś spróbuję postawić ten ciągnik z powrotem na kołach. Jasny gwint, za szybko wszedłem w zakręt i no przyczepa po prostu mnie zniosła jakoś. No więc jeżeli byliście niegrzeczni, jeżeli dostaliście jakąś rózgę czy coś, to tym się nie chwalcie, ale jeżeli dostaliście jakiś fajny prezent, nie wiem, może ktoś sobie akurat wymarzył Farminga 17 czy coś, to możecie się pochwalić, czemu nie? Ale jak rózgę, to lepiej się nie chwalcie. Nie, lepiej nie. Kurczę, nie spodziewałem się takiego wypadku, ale no, mogło być gorzej. Dobrze, że oczywiście zapiąłem pasy, bo no wtedy było wiele gorzej, ale chyba nic takiego strasznego się nie stało. Zaraz podjadę i ten ciągnik postawię po prostu właśnie na koła. Ale kurczę... Najgorzej to by było właśnie w farmingu 15, to by tam nie dało się pasów zapinać, wszystko by poleciało. Ale tutaj 17 to jest troszeczkę inaczej. I teraz, czy mi się uda to jakoś postawić? O, dobra. Jeszcze trochę, nie, dobra. No trochę się ruszył, ale jeszcze jedno podejście trzeba zrobić. O, dobra. Jest. Akcja ratunkowa zakończona powodzeniem. Ja w ogóle, czy ja dobrze pojechałem do tej przędzalni? Ja jakoś nie mogę zapamiętać zawsze drogi, w którą trzeba jechać, żeby dojechać do tej przędzalni. Ja nie pamiętam, gdzie ona jest, no nie mogę zapamiętać. Moment. Tak, wiedziałem, że źle pojechałem. Tak, coś przeczuwałem. No, 16 chyba palet wełny tu jest, mniej więcej. No, o, nie! Ja pierdzielę, prawie znowu się wychrzaniłem, ale... Ta laweta, nie, ta tutaj paleta wełny zaczepiła o tą latarnię i jakoś zablokowała mój upadek. Fajnie, o, jakoś się wykaraskałem. Gdzie ta przędzalnia, bo ja tu zaraz znowu jakiś wypadek będę mieć. O, jest, dobra, no jakoś nigdy nie pamiętam, gdzie ona się znajduje. Ciężko znaleźć tak pośrodku miasta. O, no i teraz trzeba to sprzedać. Trzeba tam wjechać. W sumie nie wiem, czy nie będę potrzebować, bo tam ciężko będzie wjechać, nie wiem, czy nie będę potrzebować właśnie tej ładowarki teleskopowej jednak. No to jak będę potrzebować, to nią podjadę. Dobra, mam 179 tysięcy euro. Zobaczymy, ile będę mieć po sprzedaży. No powinienem naprawdę sporo zarobić. Oho, weź teraz cofnij z tego typu jakimiś przyczepami, czy też jakimiś lawetami, to dość ciężko się cofa. Ale nie jest to niewykonalne. Bo trzeba to zrobić trochę wolniej. O, już kasa leci, już zaczęły się sprzedawać. Jeszcze spróbuję jakoś ładniej cofnąć. A może nie będę potrzebować tej ładowarki, się zobaczy. O! Tak jest. Wełna się powoli sprzedaje. Ale gdzie ona się? O, tu się aktualnie sprzedaje, dobra. Nie, raz się sprzedaje jedna paleta, raz druga i ciężko połapać się, która obecnie jest sprzedawana. O, ta jest sprzedawana, dobra. Ale pięknie kasa leci na koncie, no zobaczcie, już zarobiłem 100 tysięcy ponad. A, to jest po prostu piękny widok.
No ale naprawdę, na samym początku hodowli owiec uzbierać tyle palet to trochę dużo czasu może zejść, ale później im więcej się tych owiec ma, już tak setkę właśnie, coś koło setki, to już wtedy całkiem szybko się ta wełna wytwarza i wtedy naprawdę hodowla owiec uważam, że jest stosunkowo opłacalna, a co najważniejsze, nie trzeba przy owcach nie trzeba dużo latać, to jest bardzo duży plus czasami naprawdę, jak człowiek jest tutaj na sejwie, ma dużo rzeczy do roboty, to takie po prostu to, że nie trzeba latać co chwilę i karmić, to jest w nie wiadomo jaki sposób, to jest to trochę ulgą, bo akurat owcom to co, no rzucisz trawę, dasz trochę wody i tyle i to jest fajne akurat, bo na przykład przy takich krowach czy świniach to trzeba się trochę narobić, a czasami różnie bywa z opłacalnością, a przynajmniej w moim mniemaniu. No kurczę, już ponad 500 tysięcy, jasny gwint. Szczerze mówiąc, nawet nie obliczałem sobie, mógłbym sobie obliczyć ile mniej więcej zarobię, ale jakoś nie obliczałem tego, więc jestem trochę zaskoczony tą kwotą. A nawet nie zaplanowałem na dzisiejszy odcinek żadnych zakupów, bo nie wiem co kupić, musiałbym to zaplanować. Czyli widocznie zrobimy jakieś naprawdę spore zakupy. Prawdopodobnie jakieś spore zakupy, ale to chyba w następnym odcinku, bo serio nic nie zaplanowałem jakoś tak. Wiedziałem, że sprzedam tą wełnę, ale myślałem, że zarobię trochę na niej mniej niż teraz zarobiłem, więc jestem trochę zaskoczony. No, mogłem się tego spodziewać, mogłem to obliczyć, ale jakoś, nie wiem, wyleciało mi to całkowicie z głowy. O, dobra. 516 tysięcy euro. No, po prostu kosmos. Tylko, że zostały mi jeszcze dwie palety, które, no nie wjadę tam, bo dalej nie cofnę tą właśnie przyczepą, bo tam jest jakiś, no, murek i nie cofnę, więc po prostu zaraz je sprzedam tym ładowaczem teleskopowym, no ale mi się udało fajnie zarobić. Oj, będą fajne zakupy. Jeszcze nie wiem co, nie zaplanowałem właśnie, nie wiem czemu, a to nie jest tak, że to czasami trzeba jednak zaplanować te zakupy, a nie kupić byle co i później tylko się pluć w brodę, że się kasę zmarnował, więc to trzeba dłużej trochę pomyśleć nad tym, co trzeba kupić, bo nawet nie miałem za bardzo planów na to. I wtedy w następnym odcinku się jakieś zakupy na pewno urządzi. Dobra. Jeszcze tamta mi spadła, ale zaraz ją w tym polu sprzedażowym umieszczę. O, właśnie tak. No. No i w sumie tylko to zaplanowałem na dzisiejszy odcinek, czyli właśnie tę sprzedaż palet wełny, ale tak całkiem długo mi to zeszło i to była naprawdę bardzo fajna czynność. W opisie do filmiku znajdziecie linki do tych rzeczy, o których mówiłem, czyli do na przykład tego filmiku z rozpakowaniem paczki od Techlandu, do filmiku z prezentacją Mitsubishi w Pure Farmingu 2017, czy też, no nie wiem, wrzucę link do tego dodatku Horse na ModHubie. Jakby ktoś nie wiedział, o jakim ModHubie ja w ogóle mówię, bo tak się może zdarzyć, żeby wtedy ta osoba jednak miała możliwość ściągnięcia tego dodatku na konsoli, bo uważam, że no warto go ściągnąć, naprawdę jest bardzo fajny, no i tak jak wspomniałem, co najważniejsze, jest darmowy, więc naprawdę warto to zrobić, tak mi się przynajmniej wydaje. No i to chyba wszystko właśnie w tym odcinku, jeszcze tylko sobie tak już ostatecznie tą przyczepę zwrócę, ja jej nawet nie kupuję, ją zawsze wypożyczam, bo i tak nie mam gdzie jej na gospodarce postawić, jest mi niezbyt potrzebna z reguły. Więc w tym odcinku to już chyba będzie wszystko, jeszcze raz chciałbym wam życzyć naprawdę wesołych, radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Ja już się z wami żegnam, dzięki za oglądanie, cześć!